Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film dotyczący procesu klasyfikacji chmury punktów LIDAR oraz weryfikacji jakościowej. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W pierwszym etapie klasyfikacji, punkty należące do klasy niesklasyfikowane, poddaje się narzędziom automatycznego przetwarzania chmur punktów. Narzędzia te, przy pomocy algorytmów, wyszukują punkty typu Low Point oraz szumy, które nie wchodzą w skład punktów leżących na gruncie. Punkty leżące na gruncie klasyfikowane są z użyciem aktywnego modelu TIN. Automatyczne narzędzia klasyfikacji mogą powodować błędy klasyfikacji. Na szczęście do poprawiania tego typu błędów można wykorzystać narzędzia manualnej klasyfikacji chmury punktów w oknie 2D. Finalnym efektem przetwarzania jest sklasyfikowana chmura punktów na podstawie algorytmów klasyfikujących chmurę punktów po wysokości oraz algorytmów wyszukujących dowolnie nachylone płaszczyzny, np. Na dachy budynków. Po wykonaniu pełnej klasyfikacji chmury punktów, ostatnim etapem będzie manualna korekta wykonanych przetworzeń chmury punktów. W oknie oprogramowania ArcMap mamy wyświetloną chmurę punktów, na podstawie której będziemy dokonywać klasyfikacji chmury punktów. Chmura punktów wyświetlona jest użyciem oprogramowania LP360 i Bazując na podstawowym pasku narzędziowym, bardzo proszę zmienić styl wyświetlania tej chmury punktów na wyświetlanie według klasyfikacji. Display by classification. Kiedy wyświetliliśmy chmurę punktów w tym stylu wizualizacji, dostrzeżemy, że chmura punktów nie posiada atrybutów klasyfikacji. Aby skorzystać z automatycznej klasyfikacji chmury punktów, na samym początku powinniśmy wejść do zakładki Las i w niej uruchomić chmurę punktów do edycji. Chmura punktów, którą nie można edytować jest oznaczona czerwoną kłódką. Aby chmurę punktów edytować kliknijmy dwukrotnie na czerwoną krótkę. Dzięki temu otrzymamy możliwość edycji chmury punktów, ponieważ dane lidar w tym momencie zostały wyświetlone zarówno do edycji jak i do odczytu po ustawieniu właściwych parametrów zapisu chmury punktów możemy przejść do zakładki point cloud task w zakładce point cloud task jest przygotowane makro które znacznie przyspiesza proces opracowania danych jest to zestaw poleceń które będą wykonane jedno po drugim Zawierające zdefiniowane parametry klasyfikacji punktów niesklasyfikowanych dla docelowych klas. Dla klas punkty niskich, punktów leżących na gruncie, punktów należących do klasy szumy. Aby wykonać niniejsze zadanie, które zawiera zadanie Low Point oparte o algorytm Low Isolated Point Filter, który pozwala na klasyfikację punktów znajdujących się poniżej powierzchni terenu, przenosząc wybrane punkty z klasy niesklasyfikowane do klasy punktów niskich. Algorytm ten wyszukuje punkty w zdefiniowanych grupach oraz analizuje różnicę wysokości między punktami w zadanym obszarze. Natomiast zadanie IsoGround wyszukuje wśród punktów niesklasyfikowanych te, które należą do klasy Grant. Wykonując swoje obliczenia na podstawie punktów inicjalnych, analizuje kąty i odległości iteracyjne punktów, klasyfikując punkty leżące na gruncie. Zadanie bazuje na algorytmie Adaptive Teen Grand Filter, natomiast ISOC szumy odnajduje punkty stanowiące szumy wśród klasy drugiej, dokonując analizy statystycznej punktów leżących na gruncie. W zadanej próbce o przyjętym odchyleniu standardowym. Aby wykonać zadanie o nazwie ISOG MACHOGRAND, skorzystaj z zakładki LP360 Point Loan Task i zaznacz cały obszar narzędziem Execute Task by Envelope. Zaznaczam cały obszar klasyfikacji chmury punktów. Przyciskam tak, że chciałbym wykonać mniejszy proces, i proces dla całego obszaru w tym momencie jest wykonywany. W wyniku działania algorytmów powstaje klasa, do której przypisywane są punkty reprezentujące grunt oraz klasa punktów niskich i należących do klasy szumy. Następnie po wykonanej automatycznej klasyfikacji chmury punktów otwórz okno 3D w dowolnym obszarze sklasyfikowanym. W tym celu wybierz funkcję Define the 3D Window Extent dostępną w pasku narzędziowym LP360 Viewer Integration. Po zaznaczeniu odpowiedniego narzędzia i wybraniu zakresu danych lidar Zostanie wyświetlone okno 3D, w którym dostrzeżesz wyświetlone pomarańczowe punkty klasy Grand, fioletowe punkty klasy Low Point, natomiast szare punkty klasy Unclassify. W celu osiągnięcia jeszcze lepszej jakości danych LIDAR i sklasyfikowanej chmury punktów. W kolejnym kroku zostaną zaprezentowane sposoby manualnej klasyfikacji chmury punktów w zakresie klasy reprezentującej punkty leżące na gruncie. Aby dokonać manualnej poprawy sklasyfikowanej chmury punktów, stosuje się odpowiednie metody wizualizacji danych LIDAR. Wyświetla się wyłącznie punkty należące do klasy Grand oraz ustawia. Typ wyświetlania jako model TIN. Dla zwizualizowanego w locie modelu TIN ustaw styl wyświetlania chmury punktów według przedziałów wysokości. Dodatkowo, w właściwościach warstwy pierwszej, wybierz w Symbology Vertical Distance Between Color na poziomie 0,40 m. I kliknij OK. Poprzez zastosowanie takiego typu wizualizacji danych Lidar, punkty należące do klasy Grand będą jeszcze nieodfiltrowanym szumem, które zostaną wyświetlone w innym kolorze niż ich najbliższe otoczenie. W projekcie 0304 LP360 posiadają Państwo zaznaczone błędy, które znajdują się w pliku Błędy Grant. Bardzo proszę przenieść plik błędy Grand na samą górę i go zaznaczyć. W oknie mapy zostaną wyświetlone pliki Shape, które będą wskazywać o poszczególnych błędach. Korzystając z typu wyświetlania chmury punktów Model TIN z punktami zaznacz błędnie sklasyfikowane punkty i przenieś do wybranej klasy. Aby to wykonać, wybierz pasek narzędziowy LP360 Classify, aby dokonać poprawy manualnej klasyfikacji chmury punktów i błędów wskazanych w plikach shape. W tym celu rozpocznij edycję poprzez zaznaczenie toggle edit mode. A następnie wybierz destination class and flags. Destination class and flags będzie klasa unclassify, a więc pozostaw ją niezmiennie. Natomiast zaznacz chmurę punktów pędzlem pozwalającym na przenoszenie punktów do innej klasy. Punkty, które chcesz przenieść do innej klasy zostaną oznaczone kolorem czarnym. Po zaznaczeniu punktów niewłaściwie sklasyfikowanych Poprzez przyciśnięcie spacji możesz przenieść punkty do klasy Unclassify. Tą czynność powtórz dla następnych błędów, które zostały zidentyfikowane w pliku Shape. I ponownie w tym miejscu możesz zaznaczyć tak, aby dokonać. Manualnej poprawy, a więc wykonujemy zaznaczanie, przyciskamy spację i przenosimy punkty do właściwej klasy. Po wykonaniu poprawnej klasyfikacji manualnej możesz przejść do automatycznej klasyfikacji roślinności i budynków. Klasyfikacja ta zostanie wykonana na warstwie drugiej, a więc odznacz warstwę pierwszą i wyświetl warstwę. Drugą. Następnie, wykorzystując pasek narzędziowy LP360 jako aktywną warstwę LIDAR, wybierz warstwę drugą, a następnie wyświetl chmurę punktów według klasyfikacji. Okaże się, że chmura punktów, która została wyświetlona, posiada już sklasyfikowaną chmurę punktów w klasie Grand i Low Point. Oraz Unclassify, i jest po poprawie manualnej klasyfikacji punktów leżących na gruncie. Aby wykonać dalszy proces klasyfikacji, a więc sklasyfikować punkty, które będą przynależeć do klasy roślinności: roślinności niskiej, średniej i wysokiej, oraz punkty, które będą należeć do punktów leżących na dachach budynków. Wykonaj kolejne makro. Makro to możesz wczytać, wykorzystując zakładkę Point Cloud Task, Import Task i SOG Makro. Przyciśnij przycisk, tak? A następnie przejdź do Zakładki ISOC Makro. ISOC Makro zawiera dwa zadania. ISOC Height Filter, który zawiera algorytm dedykowany klasyfikacji roślinności, który został zaprojektowany tak, aby rozdzielać chmury punktów ALS na trzy predefiniowane podzbiory na podstawie wysokości względem klasy Grand. I w przypadku klasy o numerze 3, a więc roślinność niska, przedział ten obejmuje zakres od 0 do 40 cm. Dla klasy o numerze 4, czyli roślinność średnia, przedział ten przyjęto na poziomie 40 cm do 2 m. Natomiast przedział dla klasy 5, roślinności wysokiej określono jako wartość powyżej 2 metrów od powierzchni tin generowanej z punktów leżących na gruncie. Natomiast zadanie ISOC Building to algorytm Planar Point Filter, który wyszukuje wśród punktów zaklasyfikowanych do klasy roślinność wysoka płaszczyzny reprezentujące dachy budynków. Między innymi na podstawie zdefiniowanej minimalnej powierzchni, Płaszczyzny oraz zakresu kąta nachylenia płaszczyzn. Punkty znajdujące się w obrębie płaszczyzny to zadanie przenosi do klasy budynki. Aby dokonać automatycznej klasyfikacji roślinności oraz budynków bazując na zadaniu z makra ISOC makro zaznacz dane. Obszar narzędziem Execute Task by Envelope i sklasyfikuj punkty do parametrów ustalonych w makrze. Po przyciśnięciu, tak zadanie zostanie wykonane. Po wykonaniu automatycznej klasyfikacji chmury punktów i sklasyfikowaniu roślinności oraz punktów należących do budynków, możesz wykonać manualną reklasyfikację chmury punktów w zakresie wspomnianych wcześniej klas. Błędy roślinności oraz klasy budynków zostały zaznaczone w pliku błędy WEG BUIL, a więc bardzo proszę oznaczyć błędy grant. I zaznaczyć wspomniany wcześniej plik, w którym zostały zaznaczone błędy. Otwórz tabelę atrybutów blendy VEG buil, open attribute table, a następnie przejdź do błędu o ID numer 20. Kliknij na niego dwukrotnie. Po wybraniu błędu, zamknij tabelę atrybutów warstwy i następnie Delikatnie oddal się od wybranego obszaru. Wykorzystując narzędzie Draw a Profil Line, narysuj profil poprzez wykryty błąd. Po narysowaniu profilu zobaczysz błąd, który należy poprawić. Błędem tym jest nieprawidłowo sklasyfikowana chmura punktów. W zakresie klasy budynków. Część tarasu znajduje się w klasie roślinności oraz część ściany również została przypisana do tej klasy. Aby dokonać manualnego przetworzenia chmury punktów, wykorzystaj narzędzia przeklasyfikowywania chmury punktów dostępnego w tym oknie. Narzędzia te. Dostępne są po prawej stronie okna Profil Window. Zaznacz w Destination Class and Flags klasę szóstą I następnie pędzlem. Zaznacz punkty, które chcesz przenieść do klasy budynki. Po wybraniu punktów, które chcesz przenieść do klasy budynki, przyciśnij spację. Punkty, które poprzednio należały do klasy roślinności, w tym momencie znajdują się w klasie grant i zostały prawidłowo sklasyfikowane. Zamknij okno profilu i znowu otwórz tabelę atrybutów warstwy błędy VEG BUIL Open Attribute Table i przejdź do błędu o numerze ID równym 1. Błąd ID o numerze równym 1 dotyczy klasyfikacji linii energetycznej, kiedy dokonamy przekroju wzdłuż linii energetycznej. W oknie profilu zobaczysz błędnie sklasyfikowaną linię energetyczną, która została przypisana do klasy roślinności bądź punktów leżących na dachach budynków. W celu poprawy manualnej klasyfikacji wybierz jako destination class and flags klasę unclassify zaznacz pędzlem dane punkty poprzez przyciśnięcie spacji przenieść punkty do klasy unclassify Ćwiczenie polegało na sklasyfikowaniu chmury punktów lidar do klasy punktów niskich i szumów, punktów leżących na gruncie, roślinności czy też należących do budynków. W pierwszej części ćwiczenia sklasyfikowano punkty leżące na gruncie, punkty niskie oraz punkty należące do klasy szumy. Kolejnym etapem klasyfikacji była manualna poprawa wstępnie sklasyfikowanej klasy Grand. Wykonana w celu przeniesienia jeszcze nieodfiltrowanych szumów do klasy low point. Następnie dokonana automatycznej klasyfikacji roślinności oraz budynków. Ostatnim etapem była manualna korekta wynikowej chmury punktów lidar. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gogik.gov.pl